oczywiście. Tak, wniosek aplikacyjny jest formularzem, oczywiście, który trzeba uzupełnić, wypełnić w nim odpowiednie punkty. Tak naprawdę podstawa, jeżeli chodzi o wypełnianie go przez beneficjenta, to jest część merytoryczna wniosku i budżet, gdzie są wykazane poszczególne koszty. W tej części merytorycznej przede wszystkim beneficjent wskazuje uzasadnienie dla potrzeby realizacji takiego projektu, wskazuje cel tego projektu, wskazuje grupę docelową, która będzie odbiorcą tej pomocy w ramach tego projektu, wskazuje działania, jakie będą podejmowane w ramach tego projektu, rezultaty, które osiągnie. Natomiast kolejnym elementem jest harmonogram realizacji, czyli rozkład tych działań w czasie i budżet projektu, gdzie są wykazane wszelkie koszty związane z tym projektem. No dobrze, a jak przygotować taki wniosek? Procedura jest dosyć prosta, po prostu trzeba skorzystać z generatora wniosków aplikacyjnych. On jest dostępny zarówno na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, jak i na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ten wniosek wypełnia się w wersji online, jest również dostępny już w wersji offline. I generalnie wszystkie pola, które są tam zaznaczone, jest odpowiednia instrukcja, która pomaga nam przy uzupełnianiu takiego wniosku. To ja od razu też panią Dorotę Podleś zapytam, jak przygotować taki wniosek. Ja rozumiem, że jak ktoś uczy, jak sięgać po unijne środki, to potrafi wypełnić wniosek, ale czy warto się bać? Czy to jest jednak dla ludzi i można to zrobić? Tak, jest to dla ludzi, tak jak pan powiedział, a bać się nie trzeba. Trzeba sięgać po te środki, trzeba pisać, trzeba zdobywać doświadczenia. Czasem za pierwszym razem się nie udaje, ale każdy napisany wniosek to jest kolejne doświadczenie. Dlatego, jak to powiedział ktoś, jeżeli się nie napisze, to się nie dostanie. Trudno, że tak powiem, gdy bać siedzieć i może bym dostał jakieś środki, wsparcie. Natomiast jeżeli się nie napisze takiego wniosku, nie wypełni się takiego wniosku, to wiadomo, że po prostu nie uzyska się wsparcia dla beneficjentów ostatecznych, którzy potrzebują tego wsparcia, bo są grupy, które naprawdę są z uwagi na jakąś złą sytuację finansową, nie mogą, mają utrudnione dostęp do edukacji. I tutaj duża rola właśnie organizacji, NGO, osób, firm szkoleniowych, które mogą pisać o takie środki. I tak jak mówię, trzeba pisać. Trzeba pisać. Ja jeszcze zapytam o taką rzecz, no być może też bardzo istotną, o załączniki. Jakie muszą być dołączone do wniosku? Obecnie wymagany jest tylko jeden załącznik do wniosku aplikacyjnego. To jest załącznik, który potwierdza sytuację finansową beneficjenta. Rozumiem. A od złożenia wniosku do otrzymania dofinansowania ile czasu upływa? To jest 21 dni na ocenę formalną i później jest 45 dni na ocenę merytoryczną. Z tym, że ten okres się może skrócić lub wydłużyć, no, w zależności od tego, ile wniosków zostało złożone. No i dobrze. Porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o rozliczeniu takiego dofinansowania. No, zwykle o tym się mówi najwięcej, że to jest trudne. Ale czy rzeczywiście, czy należy już tam przewidywać jakieś kłopoty? Czy też spokojnie czekać na rozliczenie? Myślę, że w obecnym okresie programowania ta procedura jednak rozliczenia została znacznie uproszczona. Przede wszystkim na etapie rozliczania takiego projektu beneficjent składa wniosek o płatność. Z wnioskiem o płatność rozlicza swoje wydatki. Poniesione nie musi przedkładać nam żadnych dokumentów księgowych. On je wykazuje tylko i wyłącznie w formularzu, jakim jest wniosek o płatność. Wniosek o płatność zawiera właśnie tą część, która dotyczy rozliczania kosztów i również część sprawozdawczą, gdzie wykazuje się rezultaty, jakie są w trakcie realizacji tego projektu osiągane. Ja bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu. Przypomnę, zastępca dyrektora do spraw programu operacyjnego Kapitał Ludzki, pani Elżbieta Szymanik. Dziękuję bardzo. Również pan Zbigniew Stani, kierownik Wydziału Wdrażania Priorytetu 9 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dziękuję. I pani Dorota Podleś, właściciel Centrum Usług Profesja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za udział. A jednocześnie zapraszam też do wysłuchania, jak tego typu projekty są realizowane w naszym regionie. Tym razem Piotr Łoś trafił do Halinowa. Anna Rosa, kierownik Gminnego Centrum Informacji w Halinowie, koordynator projektów unijnych z ramienia Urzędu Miejskiego w Halinowie. Cztery projekty państwo realizują. Jakie to projekty? Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Obszarach Wiejskich. Pierwszy projekt Dzień z Rycerzami oraz Kulturą Średniowieczną. Drugi projekt Warsztaty Twórcze Młodego Człowieka. Trzeci Warsztaty Teatralno-Muzyczne i ostatni Przebojowe Warsztaty Muzykalowe. Wszystkie cztery mniej więcej po 45 tysięcy złotych. Niektóre projekty już się pokończyły. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni i chcieliby więcej takich projektów.
rycerzami Kultura Średniowiecza to piknik rycerski. Pieniędzy z budżetu gminy, no nie otrzymalibyśmy takich pieniędzy, więc coś takiego wymyśliłam, napisałam wniosek, no i przeszedł. 22 czerwca u nas na terenie gminy był zorganizowany właśnie Dzień Rycerza ze Średniowiecza, z kulturą średniowiecza. Mieliśmy przyjemność zapoznania się z tą kulturą. Wszystko można było dotknąć, założyć na siebie, spróbować na przykład strzelania z łuków czy wybicia monety. Próbowała pani? Tak, oczywiście, razem ze swoimi synami, którzy byli zafascynowani całą imprezą. Przede wszystkim no, interesowały ich te zbroje, miecze, łuki, dzidy, no wszystko, co było dostępne. Czekamy z niecierpliwością na drugą część, która też ma mieć miejsce u nas w gminie. Na pewno przyjdziemy całą rodziną i wszystkich znajomych będziemy namawiać, żeby wzięli w tym udział. Od dawna zastanawialiśmy się, co by można było zrobić, żeby nasza młodzież tutaj halinowska miała co ze sobą, że tak powiem, zrobić. W Domu Kultury w Halinowie zajęcia plastyczne prowadziła absolwentka Akademii Sztuk Pięknych i od niej właśnie też pomysł realizacji takiego programu już o szerokim zakresie w ramach warsztatów plastycznych. Chciałam zgłosić moją córkę na warsztaty plastyczne. A skąd pani miała informację, że coś takiego jest? Ulotki były porozkładane w różnych miejscach, a moje dziecko lubi rysować, a u nas w miejscowości nie ma innych możliwości rozwijania swoich talentów. Także chcemy skorzystać. Temat dla mnie jest mniej ważny. Ważne, że będą zajęcia. Opłaty chyba nie ma. To jakoś chyba urząd płaci. Ale gdyby trzeba było zapłacić, też bym zapłaciła. Jolanta Damasiewicz, burmistrz miasta Halinów. Mieszkańcy głównie oczekują takich projektów twardych, takich infrastrukturalnych. Dużo mniejsza wiedza jest na temat tych projektów społecznych z kapitału ludzkiego. My jako gmina no do tej pory nie mieliśmy dużej oferty, no głównie dla młodzieży. Dzięki tym projektom zaangażowaliśmy tą młodzież starszą, żeby mogli się wykazać, żeby coś na miejscu mogli zrobić, żeby nie była jedyna ich ucieczką to Warszawa. Chcemy, żeby mieli jakiś dostęp tutaj do tego na miejscu. No i stąd też warsztaty plastyczne i teatralne i ten piknik z kulturą średniowiecza. No ludzie się tym interesują, chcą o tym bliżej wiedzieć, no ale czasami za daleko jest im jechać gdzieś do Warszawy, żeby te swoje potrzeby zrealizować. Będzie kontynuacja? Mam nadzieję, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych dalej będzie przeznaczać pieniądze na te programy społeczne, bo jest to bardzo ważne dla społeczności lokalnej.